początkiem lot 50 z tyłu był z kumplami na wycieczce na ziemiach łodzyskanych. Kaśko, Udowy czy Polanicy. Stamtąd przywiózł fotografii obetlejki, w której figurki się ruszały. Długo łoni się tej fotografii przyglądali. I tak przez adwent razem z Erichem Łodnorasów doszli do wniosku, że byłoby dobrze taką betlejka w chałupie mieć. Downi po godnych świętach na padugorach po kolędzie łaził farosz trocha. I nie sposób było, żeby farosz nie spozorował tej betlejki, co w izbie na stole stoła, a chopki se dookoła łaziły. Farosz podumał, popatrzył i godo. Chłopcy, co byście tak pedzieli, jakby na bezrok postawić taki cosik w kościele? Ino mosie już rozumieć, trocha większe. Czemu i nie? Na drugi rok pojawiła się w kościele betlejka, w której pora chopków się ruszała. Ino, że przy tym wszystkim robiły już całe padugory. Całe rodziny przy stawianiu betlejki robiły. Jedni na pędy poudoskonalali, drudzy zawsze coś ponoprawiali, by to wszystko na pasterce zagrało. Ewald Banasiów to wymyślał taki mechanizm, który posłużył do tego, że dzieciątko rączką błogosławiło. Dużo ruchomych figurek przysporzył betlejce Alfred Łodbijaków, bo był na Penzyi i poświęcił temu wiele czasu. Zrobił baby. Jedna, co w maśnicce działała i nogą kolybała. Drugo, co na kołowrotku przyndła. Trzecio, co na żarnach mieliła. I czwarto, co na rąpli łachy prała. Tacy stęcle to cało kuźnia uruchomili. Kaj dwóch kowoli kuje, a jeden miechym do pieca dmucho. Służebniczka z bieruńskiego klasztoru, co wszystkim za szczyki prała kaj i komu trza było. Adam Boryczków zaś zrobił taki sam model z bramami i wieżą, jak łoni kiedyś w chałupie mieli. Ino, że dużo większy. Teraz przez te bramy przełazili królowie, co się jeszcze przed dzieciątkiem klękali i nisko kłaniali. Były też i smutne chwile, jak choćby śmierć
księdza Popiełuszki. Od tego czasu chodzi tu w Bieruniu ku dzieciątku. Roman Nygów, ten z rodziny malerzy, namalował tako dużo panorama Jerozolimy z gwiazdkami. Żeby to wszystko klapło, dołączył Rysiek Gawlików. Na elektronice się znął, co było potrzebne, żeby tym chopkiem i magnetofonem w odpowiednim momencie zasterować. A najważniejsze, to myślę, że takich pasjonatów, takich entuzjastów bieruńskiej stajenki, tej ruchomej z kościoła jest bardzo wielu i pamiętam, jak pracowali to ze mną jeszcze dziadkowie, rodzice, w tej chwili już synowie, a może i wnuki, i cały czas coś przybywa w tej stajence, coś atrakcyjnego, coś takiego rodzinnego, które przyciąga wszystkich do stajenki bieruńskiej w kościele świętego Bartłomieja. Także początek, który po prostu był w tej miniaturowej, chyba był dobrym początkiem, bo widocznie Bozia mu pobłogosławiła.